Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 18 odcinek z serii 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Nie jestem, nie byłem i nie będę, mam nadzieję, nigdy świadkiem Jehowy. I dlatego w tym odcinku omawiam 18 powód, dla którego nie jestem świadkiem Jehowy. Powód ten brzmi następująco. W zasadzie skrócić możemy to sprawa Judasza. Sprawa Judasza i to mnie oddziela od świadków Jehowy, ale również od adwentystów Dnia Siódmego i od rzymskich katolików, bo akurat w tym odcinku ten powód jest częściowo podtrzymywany również przez katolików rzymskich, a w pełni jest podtrzymywany przez adwentystów Dnia Siódmego i świadków Jehowy w pełni. Powód ten brzmi tak. Biblia mnie uczy, że człowiek może zabić ciało, ale nie może zabić duszy. Mówi nam o tym m.in. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 28 wiersz. Mamy tam słowa Pana Jezusa, który wyraźnie powiedział, że duszy się zabić nie da. I Bóg może zniszczyć, zatracić. Dlatego w Jana, 17 rozdział, 12 wiersz, Biblia mówi o Judaszu jako o zgubionym lub zatraconym, choć Judasz w tamtym momencie jeszcze żył. I to jest jednoznaczne. Nie mamy zatem żadnego punktu wspólnego ja i adwentyści, ja i świadkowie Jehowy. Jest to jeden rodzaj błędu, bo nie można tego tolerować. I dlatego dzisiaj sprawa Judasza. Najpierw Ewangelia Jana, 17 rozdział, 12 wiersz. Dzisiaj, tak jak poprzednio, posłużę się Biblią Adwentystów. Widać, że są podpisani Adwentyści Dnia Siódmego w tym przekładzie. Razem z Adwentystami Dnia Siódmego ten dokument skomponował Kościół rzymskokatolicki, autokefaliczny Kościół prawosławny, Kościół ewangelicko-augsburski, Kościół ewangelicko-reformowany, czyli tak zwani luteranie i tak zwani kalwiniści, Kościół ewangelicko-metodystyczny i Kościół polsko-katolicki, Kościół starokatolicki Maria Witów, Kościół chrześcijan baptystów, Kościół zielonoświątkowy, Kościół zborów chrystusowych i Adwentyści Dnia Siódmego. I zerkniemy do tego przekładu Jana, Ewangelia Jana, rozdział 17. Dwunasty werset. Dopóki byłem z nimi, strzegłem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem, nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Jest to powiedziane przez Pana Jezusa o Judaszu. Już był nazwany synem zatracenia i o tym, że już zginął. I z Judaszem jest ciekawa sprawa związana z tym, że on jest właśnie takim punktem, który pokazuje jednoznacznie fałszywą naukę świadków Jehowy dotyczącą utracalności zbawienia. Ten błąd o tym, że zbawienie raz uzyskane można utracić, podzielają razem z adwentystami Dnia Siódmego świadkowie Jehowy, czyli świadkowie Jehowy uczą, że raz zbawiony człowiek może stracić swoje zbawienie. Adwentyści Dnia Siódmego również uczą, że można stracić swoje zbawienie. Czyli ktoś, kto uwierzył w Pana Jezusa, według tej błędnej nauki, może kiedyś stracić zbawienie, choć Pan Jezus powiedział wyraźnie, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne nigdy się nie kończy, czyli zbawienia utracić się nie da. I podobny błąd podzielają katolicy rzymscy. Też uczą, że wiara w zbawienie nieutracalne to jest grzech zuchwałej ufności.
I to jest zupełnie postawione na głowie, bo Pan Jezus wyraźnie powiedział, że kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Nie da rady stracić życia wiecznego, bo nie byłoby wtedy wieczne. Ale ten błąd właśnie adwentyści dnia siódmego, katolicy rzymscy i świadkowie Jehowy podtrzymują, ale również podtrzymują przedstawiciele tych wyznań to, że tolerują takich błędnowielców w swoim gronie, czyli Kościół rzymskokatolicki razem z adwentystami dnia siódmego uczą fałszywej Ewangelii, ale wspólnie z nimi w projekcie religijnym uczestniczą przedstawiciele autokefalicznego Kościoła prawosławnego, Kościoła ewangelicko-augsburskiego, czyli tak zwani luteranie, przedstawiciel Kościoła ewangelicko-reformowanego, Kościół ewangelicko-metodystyczny, Kościół polsko-katolicki, Kościół starokatolicki Maria Witów, Kościół chrześcijan baptystów, Kościół zielonoświątkowy, Kościół zborów chrystusowych, Kościół adwentystów dnia siódmego. Jeśli w którymkolwiek z tych wyznań ktoś jest, to powinien to wyznanie jak najszybciej opuścić, zrezygnować z jakichkolwiek kontaktów z tymi fałszywymi naukami, bo są to diaboliczne nauki mówiące, że zbawienie można utracić, skoro Jezus wyraźnie powiedział, że kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Musisz wybrać, czy wierzysz swoim przywódcom religijnym, czy wierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie ma neutralnego gruntu. Nie da rady pogodzić przynależności do klubu, w którym są tacy źli ludzie, którzy zaprzeczają słowom Pana Jezusa, i dalej uważać, że Pan Jezus dla ciebie cokolwiek znaczy. Judasz jest właśnie takim punktem, który pokazuje ten 18 powód, dla którego nie jestem świadkiem Jehowy. I przyjrzyjmy się tej tragicznej postaci. Najpierw ją znajdziemy w Hebrajczyków, rozdział 6, od 1 do 8. Dlatego zostawmy podstawy nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe. Nie kładźmy ponownie fundamentu odwracania się od martwych uczynków i fundamentu wiary w Boga, nauki o chrztach, o nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i o sądzie wiecznym. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Niemożliwe jest przecież, aby ci, którzy raz otrzymali światło, którzy zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, którzy zakosztowali wspaniałego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a mimo to odpadli, znowu odnowili się dla nawrócenia, gdyż sami od nowa krzyżują Syna Boga i wystawiają na szyderstwo. Gdy bowiem ziemia wypije spadający na nią obficie deszcz i rodzi rośliny pożyteczne dla tych, dla których jest użyźniana, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Jeżeli natomiast wydaje ciernie i osty, jest bez wartości i bliska przekleństwa i w końcu zostaje spalona. Są to wyraźnie słowa, które Judasz właśnie spełnił. On był uczestnikiem grona 12 apostołów. Miał najlepszego z możliwych nauczycieli, Pana Jezusa Chrystusa. Przebywał z nim w ścisłym, wąskim gronie i był świadkiem cudów Pana Jezusa, czyli widział te wszystkie jego cuda. Był też jako towarzysz Pana Jezusa uczestnikiem wielu rozmów, dobrych rozmów, gdzie najlepszy nauczyciel, czyli Pan Jezus Chrystus, uczył swoich uczniów, co jest prawdą. I jednoznacznie, mimo to, odstąpił od tego. Dlatego zostawmy podstawy nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe. Nie kładźmy ponownie fundamentu odwracania się od martwych uczynków i fundamentu wiary w Boga. Nauki o chrztach, o nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i o sądzie wiecznym. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. I teraz jest o Judaszu. Niemożliwe jest przecież, aby ci, którzy raz otrzymali światło. Judasz otrzymał światło.
który zakosztował daru niebiańskiego. No, był cały czas towarzyszem Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus jest darem niebiańskim i on zakosztował. Oczywiście zakosztowanie to nie jest to samo, co zjedzenie. Pan Jezus skosztował octu, ale nie napił się go. Skosztował, mimo że widzimy, że potem nie jest po prostu ten ocet uznany za wchłonięty. Tak samo tutaj Judasz polizał, skosztował daru niebiańskiego. Nawet brał udział w uzdrawianiu, bo przecież był wysłany i wysłani byli po dwóch i byli uzdrawiani. Byli ludzie uzdrawiani, jeśli nawet sam Judasz bezpośrednio nie wykonał jakiegoś uzdrowienia, to w tym momencie był bardzo blisko tego wszystkiego. Zakosztował daru niebiańskiego, bo słuchał niebiańskiego nauczyciela, Pana Jezusa Chrystusa. Stał się uczestnikiem Ducha Świętego. Każdy, kto słucha Słowa Bożego, jest uczestnikiem Ducha Świętego, bo to Duch Święty wtedy do niego mówi. Jest wtedy uczestnikiem Ducha Świętego, a Judasz nieraz słyszał, co Pan Jezus miał do powiedzenia. Ty też jesteś uczestnikiem Ducha Świętego teraz, gdy Słowo Boże było odczytane. I każdy, kto był uczestnikiem Ducha Świętego, a mimo to to odrzuca, jest to straszny stan, taki jak Judasza. Którzy zakosztowali wspaniałego Słowa Boga, jest tu wyraźnie powiedziane, zakosztowali wspaniałego Słowa Bożego. Stali się takimi, którzy mieli udział w słuchaniu kazań opartych na Słowie Bożym lub słuchali tekstu Słowa Bożego, Biblii. I mocy przyszłego wieku. Moc przyszłego wieku. Jeśli widziałeś jakiegoś człowieka, który się nawrócił, to jest moc przyszłego wieku. Z martwego grzesznika stał się żywy. Jeśli spotkałeś jakiegokolwiek chrześcijanina w swoim życiu, to zakosztowałeś mocy przyszłego wieku, bo spotkałeś człowieka, który jest częścią nowego stworzenia. Judasz był obok Piotra, był obok Jana, więc jednoznacznie zakosztował mocy przyszłego wieku, widząc, jak ich życie jest zmienione. A mimo to odpadli. Judasz odpadł. Znowu odnowili się do nawrócenia. Nie jest możliwe, żeby znowu odnowili się do nawrócenia. Nie ma szans. Gdyż sami od nowa krzyżują Syna Boga i wystawiają Go na szyderstwo. Jeżeli taki jesteś jak Judasz, to jest bardzo poważne zagrożenie dla ciebie. Wołaj do Boga, żebyś nie poszedł drogą zatracenia jak Judasz. Jeśli porównamy Judasza i porównamy Piotra, to matematycznie Piotr zaparł się Pana Jezusa 3 razy, Judasz tylko raz. Ale to Piotr jest zbawiony, a Judasz potępiony. Dlatego, że on odrzucił Pana Jezusa. On zrezygnował. Nie chciał mieć nic wspólnego z Panem Jezusem. Kolejne miejsce to jest 1 Jana, 2 rozdział. 1 Jana, czyli pierwszy list Jana, to jest co innego niż Ewangelia Jana. Znajduje się to pod koniec Nowego Testamentu. 1 list Jana. Drugi rozdział 1 listu Jana. Dalej używam tej Biblii Adwentystów Dnia Siódmego, skoro polemizuję z poglądami Adwentystów Dnia Siódmego, to używam tego przykładu. Przepraszam, tam nie było widać. Teraz myślę, że jest szansa, że będzie widać. I tutaj mamy 1 Jana, rozdział 2, werset 15. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. To wszystko bowiem, co jest w świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca,
lecz jest ze świata, a świat przemija i jego pożądliwość, ten zaś, kto czyni wolę Boga, trwa na wieki. Dzieci, jest już ostatnia godzina i tak jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, a nawet wielu antychrystów już się pojawiło. Po tym właśnie poznajemy, że jest ostatnia godzina. Wyszli oni od nas, lecz nie byli spośród nas. Gdyby bowiem byli spośród nas, pozostaliby z nami. Stało się jednak tak, aby się okazało, że nie wszyscy są spośród nas. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy o tym wiecie. Nie napisałem wam, że nie znacie prawdy, ale że ją znacie i że żadne kłamstwo z prawdy się nie wywodzi. Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też Ojca. Ten, kto uznaje Syna, ma również Ojca. I tutaj wyraźnie widzimy, że jest to warunek. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też Ojca. Ten, kto uznaje Syna, ma również Ojca. Jest to antychryst, ten, kto nie uznaje Ojca i Syna. Adwentyści nie uznają Ojca i Syna, bo uważają, że Jezus nie jest odwiecznym Synem Bożym, tylko że kiedyś w czasie stał się Synem Bożym. Jest to fałsz podzielany razem ze świadkami Jehowy. I tutaj Słowo Boże mówi wyraźnie, że jeżeli ktoś podtrzymuje takie poglądy jak Adwentyści Dnia Siódmego czy jak Świadkowie Jehowy, ten jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też Ojca. Ten, kto uznaje Syna, ma również Ojca. Skoro oni twierdzą, że kiedyś Jezus nie był Synem, to nie uznają Syna. Nie mieli również wtedy Ojca. I to jest jakiś stworzony Bóg, bo teraz twierdzą, że Ojciec i Syn są. A to jest wieczna relacja od zawsze. I Słowo Boże jednoznacznie mówi, kto nie ma Syna, nie ma Ojca. I teraz wyszli oni od nas, 19 werset, lecz nie byli spośród nas. Wyszli oni od nas, lecz nie byli spośród nas. Gdyby bowiem byli spośród nas, pozostaliby z nami. Stało się jednak tak, aby okazało się, że nie wszyscy są spośród nas. Judasz był pośród nas. Nie jeden Judasz jest pośród nas. I jeśli potem ten Judasz odchodzi od wierzących, tak jak Judasz odszedł od wierzących, to nie znaczy, że on stracił zbawienie. On go nigdy nie miał. On nigdy nie był dzieckiem Bożym, nie miał życia wiecznego. Wyszedł, bo nie był z tego grona. On się zaliczał do tego grona zewnętrznie, ale w sercu nie przeżył narodzenia na nowo. Kto się nie narodzi, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I kto się nie narodzi na nowo, nigdy nie zrozumie Ewangelii. Jeżeli po prostu nie przyjdzie ze swoimi grzechami do Pana Jezusa, aby Pan Jezus mu te grzechy wybaczył, to w ogóle nie ma żadnej społeczności. Nie jest święty, nie jest usprawiedliwiony. Jest to bardzo ważna rzecz. Judasz nie był narodzony na nowo. Tak uczy pierwszy list Jana, drugi rozdział, 15-23. I dlatego nie mogę być świadkiem Jehowy, nie mogę być adwentystą dnia siódmego, ani nie mogę być członkiem żadnego z tych kościołów współpracujących z adwentystami dnia siódmego, czyli Kościoła Zboru Chrystusowych, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Starokatolickiego Maria Witów, Kościoła Polsko-Katolickiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, tak zwanych Kalwinistów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, tak zwanych Luteran, Kościoła Autokefalicznego, Kościoła Prawosławnego czy Kościoła Rzymskokatolickiego, bo oni wspólnie w jednym worku współpracują z adwentystami Dnia Siódmego. A co za tym idzie? Kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem, tak mówi 1 Koryntian 6:16. Kto się łączy z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem, dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, drugi list do Koryntian 6:17. Skoro polecenie Boże jest, żebym się odłączył od nich, to na pewno nie ma prawa, żebym się przyłączył, prawda?
I to jest właśnie 18 powód, dla którego nie jestem, nie mogę być świadkiem Jehowy, ani adwentystą, ani członkiem żadnej z tych grup powiązanych z adwentystami. Więc jeżeli gdziekolwiek, którakolwiek z tych grup jest, mnie tam nie ma. I kolejna rzecz to jest Hebrajczyków 10 rozdział. Dwudziesty szósty wiersz. Gdybyśmy bowiem świadomie grzeszyli po tym, jak otrzymaliśmy poznanie prawdy, to nie ma już dla nas ofiary za grzechy, ale pozostaje nam jedynie czekać na straszliwy sąd i na żar ognia, który pochłonie buntowników. Ten, kto złamał prawo Mojżeszowe, zostaje bez litości zabity na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. Rozważcie więc, na ile większą karę zostanie skazany ten, kto podepcze Syna Bożego i zlekceważy krew przymierza, która go uświęciła i znieważy ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: do mnie należy wymierzanie kary, ja odpłacę oraz Pan osądzi swój lud. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żyjącego. Jednoznacznie widzimy tutaj Judasza. Judasz świadomie grzeszy po tym, jak otrzymał poznanie prawdy. I dlatego, że podeptał tą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, nie ma dla niego już ta ofiara mocy, bo odrzucił ją. To jest jedyny środek, przez który możemy się pojednać z Bogiem. Ofiara krzyżowa Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za wszystkie grzechy wszystkich ludzi, bez różnicy i bez wyjątku. I to wystarczy, żeby być zbawionym. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. To usłyszał strażnik więzienny. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz i masz pewność życia wiecznego. Tylko Jezus jest godny zaufania, wiary. Nie ma żadnej innej możliwości. I tutaj jednoznacznie widzimy dalej Judasza, ale pozostaje takiemu Judaszowi jedynie czekać na straszliwy sąd i na żar ognia, który będzie trawił na wieki wieków buntowników. I przykład jest dany: kto złamał prawo Mojżesza, zostaje bez litości zabity na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. Z pierwszego listu Jana wiemy, że jest trzech świadków, którzy na niebie świadczą i trzech świadków, którzy świadczą na ziemi. I teraz dalej. Rozważcie więc, na ile większą karę zostanie skazany ten, kto podepcze Syna Bożego i zlekceważy krew przymierza, która go uświęciła, i znieważy Ducha Łaski, albo inaczej zelży Ducha Łaski, albo inaczej zbluźni przeciwko Duchowi Świętemu, bo to jest to samo. To jest grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, który nie będzie wybaczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. Judasz dopuścił się takiego tutaj znieważenia Ducha Łaski. Jest to jednoznacznie pokazane, że Judasz nie stracił zbawienia. Nikt nie może stracić zbawienia, bo zbawienie jest nieutracalne. Zbawienie jest nieutracalne, bo jest oparte na doskonałym Chrystusie i na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma możliwości stracić zbawienia. Jeżeli ktoś, tak jak Judasz, odejdzie, nie przyjmie Ewangelii, to dlatego, że nigdy jej nie przyjął. Nie ma możliwości, żeby takiego zaliczać do wierzących, którzy potem stracili zbawienie, bo on nigdy takim wierzącym nie był. I właśnie z powodu tego błędu nauczanego przez świadków Jehowy, przez adwentystów i tolerowanego przez te pozostałe grupy religijne, które tutaj razem z adwentystami się utożsamiają, czyli Kościół rzymskokatolicki, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko-Augsburski, tak zwani Luteranie i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko-Reformowany i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polsko-Katolicki, Kościół Starokatolicki Maria Witów, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Zborów Chrystusowych. Z żadną z tych grup nie mogę mieć żadnej formy społeczności, dlatego że tolerują tego typu wybryki, jak nauczanie adwentystów, które jest jednoznaczne z nauczaniem świadków Jehowy w tym zakresie. Jest to zatem 18 powód,
dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. 18 powód z 40. I ten właśnie fragment z Mateusza Ewangelii, rozdział 10, wiersz 28. Który mówi wyraźnie, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w Gehennie. Ten werset jednoznacznie pokazuje, że nie możesz mieć żadnej społeczności z takimi systemami, jeżeli chcesz mieć jednoznaczną społeczność z Panem Jezusem Chrystusem. Bo te fałszywe nauki są pod osądem Bożym i dlatego w 2 Koryntian 6 rozdział 17 werset jest powiedziane, dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I pierwszy list do Koryntian 6 rozdział 16 werset mówi, kto się łączy z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem. Przeczytaj na spokojnie 6 rozdział 1 listu do Koryntian i zobaczysz, że tam chodzi jednoznacznie o nierząd duchowy, o uczynienie się jedno z takimi właśnie grupami jak adwentyści, jak Świadkowie Jehowy, jak katolicy. Nie ma żadnej możliwości, żeby się kalać z czymś takim, brudzić i uważać, że jest wszystko okej, bo nie jest. Rozkaz Boży jest wyjdź, odseparuj się, oddziel się. Nie możesz tolerować takich, którzy nie mają syna ani ojca, są nazywani w Piśmie Świętym antychrystusowym systemem, bo czytaliśmy dzisiaj to z pierwszego listu Jana, drugi rozdział. To są zbyt poważne sprawy, żeby je lekceważyć i tolerować. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. To był 18 powód z 40, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Ten powód brzmi, człowiek, jak uczy Słowo Boże, może zabić ciało, ale nie może zabić duszy. Bóg może zniszczyć, zatracić. Dlatego w Ewangelii Jana 17, rozdział 12, werset Biblia mówi o Judaszu jako o zgubionym lub zatraconym, choć on jeszcze w tym momencie żył. Świadkowie Jehowy i Adwentyści Dnia Siódmego nie podzielają tego, a co za tym idzie, nie mogę być ani Świadkiem Jehowy, ani Adwentystą, ani nikim, kto toleruje tego typu nauczania, zawierając jakieś sojusze z tymi, którąkolwiek z tych grup i nie osądzając ich poprzez oddzielenie się od tego. Niech Wam Bóg błogosławi. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie do mnie pisać. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Możecie SMS-em też poprosić o wysłanie Nowego Testamentu 739-089-088. Można też e-mailem do mnie napisać czytaj.biblię bez e, biblię, tak zwana małpa, potem onet.pl. Jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli w sercu to, aby oddzielić się dla Pana Jezusa, stać się świętymi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.